Dziś chłopaki śniadanie jedzą w doborowym towarzystwie. Wyjeżdżamy z tunelu. Chyba jeden z dłuższych tuneli, jakim jechaliśmy. W końcu wyjeżdżamy. Jedziemy nad jezioro Maggiore. Dojechaliśmy do jeziorka Maggiore. Jesteśmy w miejscowości Stresa i fajny deptaczek i idziemy sobie w kierunku kolejki górskiej i mamy nadzieję wjechać na górę. Idziemy sobie do około jeziorka Maggiore i muszę powiedzieć, że w porównaniu z jeziorkiem di Orta tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo miejsc, gdzie można sobie usiąść. Jest mnóstwo ławeczek i mnóstwo terenu zielonego, gdzie po prostu się można rozłożyć. Mamy ławeczki, tam za mną jest wszędzie zielone, ludzie się rozkładają i jest też bardzo dużo takich malutkich plaż, gdzie można sobie po prostu wejść do wody. Doszliśmy do kolejki linowej i jedziemy takim wagonem na górę Motarone na wysokość 1385 metrów. A tutaj są ceny. Jest tutaj dwie części. Jesteśmy teraz na pierwszej, na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. I teraz udajemy się do drugiego wagonika i wjeżdżamy jeszcze wyżej. Zapłaciliśmy za dwoje dorosłych i dwoje dzieci 64 euro. W cenie biletu jest też wjazd małym wyciągiem na samą górę. Charlie, podoba ci się tutaj? Tak. Tak, ja mam trochę stracha, bo naprawdę jest wysoko, ale widoki są nieziemskie. Tutaj gdzieś jest miejsce na kampery. Mamy przerwę na lody. I na włoskie espresso. Na samym szczycie jest też toaleta. No i wjechaliśmy na górę Motatrone i widoczki są naprawdę pierwsza klasa. Dla tych, co nie chcą wjeżdżać kolejką, to tutaj na samej górze jest parking samochodowy i można sobie przyjechać samochodem i później tylko wejść tam do góry i podziwiać piękne widoki. Motarone to jest ta góra, na której przed chwilą byliśmy. Z niej zeszliśmy tutaj w dół. Tu Stresa to jest miasteczko, z którego przyjechaliśmy wyciągiem, jak ktoś by chciał tutaj zejść 3 godziny 20. A my teraz idziemy do Alpe Nuovo,